Miejscowi radni zajmą się referendum w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Suwałkach. W czwartek spotkają się na sesji, aby powołać komisję do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum. Chodzi o weryfikację list z podpisami. Szczegóły przedstawił Radiu 5 Andrzej Chuchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach. Sesja jest oczywiście związana z propozycją referendum, może nie tyle z propozycją, co prośbą. Złożone zostały podpisy, złożone zostało pismo, no i dlatego też musimy się do tego oczywiście ustosunkować zgodnie z przepisami, dlatego w jak najszybszym terminie to pismo dotarło w piątek, dziś na czwartek wyznaczyłem sesję, żeby wybrać ze wszystkich ugrupowań po jednej osobie i stworzyć komisję, która sprawdzi teraz, czy wszystkie podpisy, czy wszystkie NIP-y tak dalej i czy pismo jest prawidłowo sformułowane i wtedy zapadną decyzje dopiero w ciągu miesiąca. Jeśli komisja stwierdzi, że wszystkie warunki formalne zostały spełnione, to w Suwałkach dojdzie do głosowania w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej. Przypomnijmy, że inicjatorzy akcji chcą rozwiązania tej formacji, bo uważają, że jest zbyt kosztowna i społecznie nieakceptowana.